Na pytania naszych internautów o rozkład jazdy, o trasowanie pociągów odpowiada dzisiaj Piotr Kozłowski, kierownik Wydziału Planowania Przewozów, ale zanim przejdziemy do pytań o konkretne linie, powiedzmy najpierw, czym zajmuje się planista, jak wygląda taka praca nad rozkładem, ale też, bo to interesuje naszych internautów, co trzeba zrobić, jak pokierować swoją ścieżkę kariery, żeby zostać w przyszłości planistą? Jeśli chodzi o planistów, planistę, no jakby sprawa jest prosta, tak? Po prostu trzeba się interesować rozkładem jazdy, trzeba mieć troszeczkę, można powiedzieć, dryk do tego i można być już planistą. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że szukamy właśnie planisty, także jeżeli ktoś jest chętny, czuje się na siłach, to zapraszamy. Czym zajmuje się planista? Planista planuje rozkład jazdy. Jak wygląda planowanie rozkładu jazdy? Jeżeli chodzi o nas, o Koleje Mazowieckie, to zawsze staramy się wychodzić z rozkładu jazdy poprzedniego, tak? I ewentualnie próbować go ulepszać, poprawiać te rzeczy, o których wspominali nam pasażerowie przez cały okres jego obowiązywania. Planujemy, natomiast potem musimy uzgodnić naszą ofertę z innymi przewoźnikami. Jeżeli chodzi o Koleje Mazowieckie, to przede wszystkim PKP Intercity oraz SKM Warszawa. Z SKM się uzupełniamy. A jeżeli chodzi o Intercity, to po prostu no, musimy tak rozłożyć nasze trasy, żeby sobie wzajemnie nie przeszkadzać. Jest to rzeczywiście trudne, bo wiadomo, że każdy ma swoje wymagania, oczekiwania co do rozkładu jazdy. Natomiast współpracujemy i myślę, że ta współpraca układa się całkiem nieźle. No i oczywiście tak naprawdę decydujące zdanie ma tutaj zarządca infrastruktury Polskie Linie Kolejowe, które te nasze pomysły musi przełożyć na rozkład jazdy. Tak? Rozkład jazdy my ze swojej strony planujemy, wysyłamy go w takim systemie, który się nazywa SKRJ. Zamawiamy pociągi, pociągi zamawiamy na przełomie marca i kwietnia. W naszym przypadku, teraz w przypadku konieczności dzielenia tego rozkładu jazdy na dwa z uwagi na zamknięcia, jest to blisko 2000 zamówień, więc jest to też tytaniczna praca opracować, a potem to wszystko zamówić. Prace nad rozkładem jazdy po naszym złożeniu wniosków trwają aż do września. I potem w kolejnym styczniu przystępujemy już do składania tras wzorcowych i planowania kolejnego rozkładu jazdy. To jeśli chodzi o rozkład roczny, natomiast to, z czym pasażerowie mają do czynienia, to są rozkłady na poszczególne organizacje zamknięciowe. One trwają mniej więcej 3 miesiące, oprócz tej ostatniej, krótkiej, listopadowej. Jaka jest rola Kolei Mazowieckich, jeżeli chodzi o te organizacje zamknięciowe? Po prostu uzgadniamy rozkład jazdy zaproponowany przez zarządcę infrastruktury. Przede wszystkim wynika on z planowanych remontów, których mamy tutaj bardzo dużo na Mazowszu i musimy tak staramy się uzgodnić, żeby mimo wszystko te utrudnienia były jak najmniejsze dla naszych pasażerów. Oczywiście pasażerowie często mają trochę inne zdanie, natomiast niestety no musimy sobie zdawać sprawę, że jest to dużo uwarunkowań technicznych, które muszą pociągi spełnić, żeby móc jechać. Zaczniemy od linii numer 6 i 61, czyli linii z Warszawy Wileńskiej do Małkini i z Tłuszcza do Ostrołęki. Pytania naszych internautów dotyczą przede wszystkim bezpośrednich połączeń Warszawy z Ostrołęką lub chociaż z Wyszkowem, a także możliwości stworzenia kursów nocnych, przynajmniej w piątki. Pytają o to pan Sebastian, pan Jarek i pan Arkadiusz. Pan Maciej dodatkowo pyta też o odcinek między Warszawą Zacisze Wilno i Wołomin Słoneczna, a dokładnie o możliwość zwiększenia częstotliwości pociągów na tym odcinku. Pada też pytanie o pociągi przyspieszone do Małkini i czy jest możliwe ich stworzenie. Jeśli chodzi o pytania dotyczące linii 61, Tłuszcz, Wyszków, Ostrołęka, to rzeczywiście często spotykamy się z takimi pytaniami od naszych pasażerów. Stopniowo staramy się rozwijać ofertę połączeń na tej linii, natomiast rzeczywiście mało z tych połączeń jest połączeniami bezpośrednimi. Wiąże się to z tym, że na linii tej występują dużo mniejsze potoki pasażerskie niż na linii głównej, linii 6 z Warszawy do Tłuszcza i do Małkini. No i jeszcze kwestia tego, że mimo że Ostrołęka jest stacją, jest dużym miastem, to jednak dworzec kolejowy jest położony na peryferiach miasta i
No nie spodziewamy się, że przy obecnym położeniu stacji będzie tutaj dużo pasażerów zainteresowanych podróżą pociągiem do Warszawy. Natomiast mamy też informacje dobre. Rozmawiamy z organizatorem przewozów na temat poprawy połączeń, szczególnie na odcinku między Tłuszczem a Wyszkowem, i jeżeli uda się to technicznie, organizacyjnie, to byłyby to połączenia bezpośrednie. Mamy nadzieję, że od nowego rozkładu jazdy. Jeżeli chodzi o połączenie nocne, to na chwilę obecną jest tylko taki pociąg do Tłuszcza. Przyznam szczerze, że nie rozważaliśmy wydłużenia jego relacji do Wyszkowa. Dlaczego? Dlatego, że jest to dopiero pierwsza informacja od naszych pasażerów. Możemy przy następnych rozmowach z organizatorem przewozów poruszyć ten temat. Jeżeli chodzi o połączenia do... ostatnie pytanie dotyczyło odcinka chyba do Zacisze Wilno, tak? Tak, chodziło o zwiększenie liczby połączeń. To jeżeli chodzi o rozkład jazdy kolei mazowieckich, to powiem szczerze, że linia 6 ma najlepszy rozkład jazdy zarówno w dni powszednie, jak i w dni świąteczne. Mamy tutaj równą 30-minutową częstotliwość i tutaj na żadna nasza inna linia nie ma takiej tak dobrej częstotliwości. I powiem szczerze, że no nie rozważamy zwiększenia częstotliwości tutaj na tym odcinku do Wołomina na weekendy, bo kurs 115 minut byłby naprawdę... No byłoby to duża nierówność w stosunku do innych linii, tak? Także póki co nie mamy takich planów. To teraz przejdźmy do linii numer 990. Chodzi o linię z Warszawy do Działdowa. Tutaj pojawiły się prośby o lepsze oszacowanie czasu przejazdu, to znaczy takie, które by uwzględniało czas lokowania podróżnych, który tutaj według naszych internautów jest dosyć duży i nieuwzględniony w czasie przejazdu. Pani Beata zwraca uwagę na przykład na to, że te kilkuminutowe opóźnienia powstają z tego względu, ale też na przykład zauważa coś takiego, że bardzo długo zamykają się drzwi. Chodzi tutaj o składy piętrowe. Pani Anna pyta także o połączenia nocne między 1 a 5 rano. Pytanie może najpierw o to lokowanie podróżnych, a potem o połączenia nocne, czy będą one możliwe. Dobrze, jeśli chodzi o lokowanie podróżnych, to tutaj dostrzegamy inny problem. Po prostu linia numer 9 jest mimo remontu niedawnego, modernizacji, jest linią, która ma bardzo, na której jest bardzo duży ruch pociągów. Można powiedzieć, że w godzinach szczytu jest już praktycznie ona osiągnęła maksymalną przepustowość i każde, nawet drobne opóźnienie jednego pociągu, a jeździ po tej linii dużo pociągów, powoduje opóźnienia pociągów pozostałych. Tak? Zwracamy uwagę, że po tej linii w związku z remontem linii 3 jeżdżą nawet pociągi do Bydgoszczy i z Bydgoszczy, które dodatkowo jeszcze jakby wzmagają ten problem, tak? My ze swojej strony, jeżeli chodzi o pociągi piętrowe, to w miarę możliwości powydłużaliśmy te postoje, bo rzeczywiście drzwi zamykają się dosyć długo, natomiast technicznie już nie da się tego skrócić, także jeżeli jakiś pociąg jest notorycznie opóźniony, staramy się coś z tym robić, natomiast no, jeżeli ten pociąg opóźnia się tylko, nie wiem, raz czy dwa razy w tygodniu, niestety no nie będziemy, no nie ma takiej możliwości, żeby zrobić nowy rozkład jazdy, no takie utrudnienia, tak? Mhm. Jeśli chodzi o połączenia nocne, to powiem szczerze, że też tutaj kursują pociągi lotniskowe, także one jeżdżą bardzo wcześnie i bardzo późno. Sprawdzaliśmy też pierwszy pociąg do Nasielska, który nie jest pociągiem lotniskowym, też wyjeżdża z Warszawy jeszcze przed 5, więc jakby ruch w nocy tych pociągów, oczywiście on jest ograniczony, ale też w porównaniu z innymi liniami to jest, także póki co nie planujemy takich dodatkowych połączeń. I teraz jeszcze taka konkretna bardzo prośba, chodzi o pociąg z Działdowa do Warszawy Wola, pociąg numer 51428. Czy da się go wytrasować przez Warszawę Wschodnią, a nie Gdańską?
Tu, jeżeli chodzi o linię 9, nie chcielibyśmy robić takich zmian. Chodzi o to, że wszystkie pociągi z linii 9 oprócz połączeń lotniskowych dojeżdżają do stacji Warszawa-Gdańska. Jest to pewna czytelność oferty dla pasażerów. Wiedzą, gdzie pociągi kończą, gdzie zaczynają i nie chcielibyśmy do tego jednego pociągu robić wyjątku. W przypadku linii R2 z Warszawy do Siedlec pojawiły się prośby o zwiększenie liczby połączeń zarówno do Siedlec, jak też do Łukowa. No i kolejne pytanie o pociągi nocne. Czy jest możliwe uruchomienie takiego połączenia nocnego po północy lub po pierwszej w nocy? Pan Mateusz sugeruje też uruchomienie połączenia przyspieszonego między Warszawą i Siedlcami po godzinie 22. Pytanie, czy da się? Jeśli chodzi o liczbę pociągów połączeń do Siedlec, to też uważam, że pasażerowie w stosunku do innych linii nie mogą narzekać. Pierwszy pociąg z Siedlec przyjeżdża do Warszawy już przed 5:00, ostatni jest w Warszawie po północy. W drugą stronę wygląda to podobnie. Pierwszy pociąg wyjeżdża z Warszawy po 3:00, a ostatni przed północą. Także naprawdę uważam, że Siedlce z naszej strony tu mają zapewnioną niezłą ofertę. Jeżeli chodzi o połączenia przyspieszone, to systematycznie rozwijamy siatkę połączeń przyspieszonych. Rano mamy jeden pociąg przyspieszony, który jedzie do Warszawy po godzinie 6:00, natomiast po południu mamy pociąg przyspieszony po godzinie 14:00, po godzinie 15:00, po godzinie 16:00, 17:00 i w okolicach godziny 20:00. Także naprawdę siatka połączeń zarówno osobowych, jak i przyspieszonych na tej linii jest bardzo dobra naszym zdaniem. I póki co nie planujemy tutaj zmian. Jeżeli chodzi o pociągi do Łukowa, to kilka z tych połączeń przyspieszonych zaczyna i kończy w Łukowie. Mamy też pociągi osobowe między Siedlcami a Łukowem. Ostatnio dokonaliśmy w obecnym rozkładzie jazdy dokonaliśmy korekty, która pozwala pasażerom lepiej dojechać do Siedlec do pracy w systemie zmianowym. Jeśli chodzi o linię numer 2, to padło sporo pytań o pociąg Łukowianka. Na przykład o to, czy dałoby się przesunąć godzinę kursowania, tak jak to było w poprzednim rozkładzie, kiedy jechała o 16:40 czy 16:30. Jest coś takiego możliwe? Jeśli chodzi o pociąg Łukowianka, to godzina jego odjazdu z Warszawy Centralnej jest związana obecnie z kursowaniem pociągów dalekobieżnych. Tak, po prostu w tej godzinie, w której chcielibyśmy, żeby pociąg jechał i pasażerowie przede wszystkim chcieliby, nie było wolnej trasy. Mamy nadzieję, że już od nowego rozkładu jazdy, który wejdzie w życie 12 grudnia, uda się to poprawić. Naszą rolą jest zarówno zapewnienie połączeń osobowych do Mińska, jak i szybszych połączeń do Siedlec, Mrozów i również Mińska. Także musimy to jakoś pogodzić. Jeżeli nie było innej możliwości trasowania, to niestety tak to wygląda, że pociąg Łukowianka musi jechać troszeczkę dłużej. Przykro nam z tego powodu, natomiast niestety takie są możliwości. Nie możemy zrobić skrajnie nieatrakcyjnego rozkładu jazdy dla pasażerów wysiadających na mniejszych stacjach, tylko po to, żeby pociąg Łukowianka jechał te kilka minut szybciej. Mamy nadzieję, że po rozbudowie infrastruktury, czyli tak jak PLK planuje, że do Sulejówka czy też do Mińska będziemy mieli 4 tory, te problemy się skończą i zarówno jeden, jak i drugi pociąg będzie jechał szybko, na ile ma możliwości swoje, tak, prędkość maksymalna. I to chyba, jeżeli chodzi o linię numer 2, to są wszystkie pytania. Pytanie o linię numer 7 z Warszawy do Dęblina. Pana Dariusza interesują pociągi bezpośrednie. Konkretnie pytał o możliwość ich stworzenia z Otwocka do Warszawy Gdańskiej, do Nasielska, Wieliszewa, Legionowa, Płocka oraz o bezpośrednie pociągi z Otwocka przez Dęblin do Radomia, Przysłuchy, Łukowa czy Drzewicy. Pan Dariusz sugeruje także, że przy remoncie trasy średnicowej można by spróbować zaplanować dłuższe trasy bez przesiadek, na przykład na stacji Warszawa Centralna. Czy coś takiego jest możliwe do stworzenia? Jeśli chodzi o pociągi bezpośrednie, to powiem szczerze, że Koleje Mazowieckie poza nielicznymi wyjątkami nie planują bezpośrednich relacji. One powstają w związku z przepustowością linii średnicowej i z koniecznością łączenia relacji na linii średnicowej. Jeżeli chodzi o pociągi z Otwocka do Warszawy Gdańskiej, to powiem szczerze, że nie rozważaliśmy nawet uruchomienia takich połączeń, ponieważ pasażerowie jeżdżą do
to centrum Warszawy i na pewno jest to dla nich, dla większości pasażerów może tak jest korzystniejsze niż jeżdżenie do Warszawy Gdańskiej, a nie chcielibyśmy robić pojedynczych pociągów, bo mamy takie doświadczenia po prostu, jak jeden pociąg jedzie na inny dworzec, to jest on niewykorzystywany przez pasażerów. W Warszawie jest możliwość przesiadek i póki co nie zamierzamy tutaj robić połączeń bezpośrednich, natomiast będą pociągi z Otwocka do Radomia, tylko nie przez Dęblin, przez Warszawę. Dlaczego? Dlatego, że na odcinku Dęblin-Radom pociągi kursują w zestawieniu z jednej jednostki, natomiast wszystkie pociągi tu od Otwocka w kierunku Warszawy i do Radomia będą jeździły w większym zestawieniu, także nie ma możliwości, żeby połączyć relacje w tą stronę. Tak samo Przysucha, Łuków i Drzewica to konieczność przesiadki albo na Warszawie Wschodniej w przypadku Łukowa, albo w Radomiu w przypadku Przysuchy i Drzewicy. Pani Ewa pyta o to, czy dałoby się stworzyć więcej połączeń bezpośrednich na wszystkich trasach łączących miasta położone po przeciwnych stronach Warszawy, tak aby wyeliminować przesiadki w Warszawie. A także, czy możliwe byłoby stworzenie takiego porozumienia między przewoźnikami z sąsiednich województw po to, by stworzyć połączenia bezpośrednie do miejsc atrakcyjnych turystycznie? Jeśli chodzi o pociągi bezpośrednie, tak jak wspomniałem już we wcześniejszej wypowiedzi, nie planujemy ich, natomiast to wychodzi podczas łączenia relacji. Musimy sobie zdawać sprawę, że pociągi też muszą mieć czas na wykonanie przeglądów, wykonanie napraw, sprzątania. Tak? Także te relacje łączone są korzystne, natomiast nie mogą być non-stop, dlatego że taki pociąg musi też zjechać do swojej bazy w Warszawie. Jeżeli chodzi o miejsca atrakcyjne turystycznie, to mamy staramy się taką ofertę zapewnić na linii Siedlce Czeremcha, gdzie Czeremsze pociągi komunikują się z pociągami PR Białystok i można dojechać do Hajnówki. No i oczywiście też na naszym terenie też jest kilka miejscowości atrakcyjnych turystycznie. Tak, tutaj możemy dodać o naszej ofercie w ramach Koleju do Kultury i praktycznie do tych wszystkich miejsc, które są partnerami, placówkami partnerskimi, można dojechać pociągami Kolei Mazowieckich. Pytanie od pana Jarosława, któremu nie do końca podoba się, że prawie wszystkie pociągi linii R9 jeżdżą przez Warszawę Gdańską. I tutaj jest sugestia, żeby je wytrasować przez Warszawę Śródmieście. Niestety nie jest to możliwe, ponieważ na linii średnicowej nie mamy tyle wolnej przepustowości, żeby umieścić wszystkie pociągi z linii 9. Jeżeli chodzi o nasze obserwacje, to w przypadku kierowania pociągów na stację Warszawa-Gdańska z linii 9, a także z linii 6 na dworzec Warszawa-Gdańska, pasażerowie bardzo chętnie korzystają z tych dworców, wiedząc, że mają tam w miarę stabilną i bogatszą ofertę niż miałoby to miejsce w przypadku kierowania pociągów na stację Warszawa Śródmieście. Także nie mamy na chwilę obecną takich planów. Pytanie o stację Warszawa Żerań. Czy po otwarciu tam parkingu Park and Ride pociągi też te lotniskowe Kolei Mazowieckich będą mogły się tam zatrzymywać? W chwili obecnej nie prowadzimy takich analiz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, jakie będą uwagi ZTM-u, natomiast też chcieliśmy zwrócić uwagę, że każde zatrzymanie pociągów powoduje jego wydłużenie przejazdu. Jeżeli chodzi o pociągi lotniskowe, to od przyszłego rozkładu jazdy będą one zatrzymywać się w większości na nowym przystanku Warszawa Targówek, gdzie ma być zapewniona dosyć dogodna przesiadka do drugiej linii metra. Także na chwilę obecną nie odpowiemy na pewno, czy tak, czy nie. Ale zwracamy uwagę właśnie na temat wydłużenia czasu przejazdu. Pana Antoniego z kolei interesują elektryczne zespoły trakcyjne EN57. Chciałby wiedzieć, na jakich trasach obecnie można spotkać te składy? W chwili obecnej pociągi te kursują na linii Tłuszcz-Ostrołęka, Warszawa-Otwock, Warszawa-Żyrardów oraz Warszawa-Radom, ewentualnie Górę Kalwaria. Z czasem tych pociągów będzie coraz mniej. Planujemy wycofanie ich z ruchu. Jest też pytanie o linię, która obecnie nie jest obsługiwana przez Koleje Mazowieckie. Jest to linia numer 12. Czy w przyszłości jest planowana obsługa tej linii przez nasze pociągi? Tak, są takie plany. Natomiast czekamy na remont, który przeprowadzą Polskie Linie Kolejowe.
dopiero po zakończeniu remontu moglibyśmy uruchomić tam połączenia. A jeśli chodzi o połączenia do Łodzi, czy koleje mazowieckie będą jeździć w tym kierunku? Domyślam się, że to pytanie jest związane z połączeniami chyba Radom-Łódź, to jest, nie jest doprecyzowane, ale w chwili obecnej nie planujemy, natomiast wiemy, że spółka Łódzka Koleja Aglomeracyjna od grudnia jednoparą pociągów jedzie do Radomia i mamy nadzieję, że będzie rozwijała tutaj swoją ofertę i tych połączeń bezpośrednich z Radomia do Łodzi będzie więcej. Jest też pytanie i taka propozycja stworzenia pociągu zimowego do Zakopanego. Czy tak jak jeździ nasz Słoneczny nad morze, czy jest szansa na taki pociąg w góry? Czy mamy coś takiego w planach? W chwili obecnej nie, z uwagi na to, że linia do Zakopanego wciąż jest w remoncie. Natomiast Polskie Linie Kolejowe planują budowę tutaj nowej linii, przynajmniej na odcinku do Zakopanego, która umożliwiłaby znaczne skrócenie czasu przejazdu z Krakowa do Zakopanego, a jednocześnie obsługę linii do obsługę relacji do Krynicy Zdroju. I myślę, że jak taka inwestycja zostanie zakończona, to jak najbardziej będzie to warte rozważenia, żeby uruchomić takie połączenie komercyjne do Zakopanego i do Krynicy. Od pani Mereny mamy pytanie takie czysto techniczne dotyczące planowania. Konkretnie pyta o to, co należy wziąć pod uwagę przy planowaniu postojów na stacjach kolejowych. To jest takie pytanie ogólne, trudno tutaj odpowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o takie stricte nasze planowanie, czyli wynosi czas postoju, no to oczywiście zależy to od liczby pasażerów korzystających z danego zatrzymania. Tak? Tych pasażerów jest więcej, tym ten postój powinien być dłuższy. Zasadniczo nasze postoje to pół minuty, a na większych stacjach minuta lub dwie. Pani Merlena pyta także o zwiększenie częstotliwości pociągów do Siedlec, o czym już mówiliśmy, ale także o linię skierniewicką. Czy jest możliwe zwiększenie częstotliwości na tym odcinku? Jeżeli chodzi o linię skierniewicką, to niestety nie, z uwagi na trwające prace modernizacyjne na stacji Warszawa Zachodnia. Niestety te utrudnienia w przyszłym roku będą jeszcze większe niż w tym. Także tutaj niestety nie ma takiej możliwości. Pan Kamil jest ciekaw, jak dokładnie wygląda planowanie obiegów pojazdów. To będzie takie pytanie też techniczne o planowanie. Jak wygląda planowanie obiegów pojazdów? Po prostu mamy rozkład jazdy planowany, czy też już potem zarządzony. Sprawdzamy przejścia składów na stacjach zwrotnych. No i na podstawie tego układamy obiegi składów pociągów. Mamy do tego program, który wspomaga naszą pracę. Niestety część rzeczy trzeba wykonać już technicznie samemu, dlatego że u nas jest to bardzo skomplikowane. Mamy dużo rodzajów taboru, mamy 4 sekcje utrzymania pojazdów i trzeba to wszystko równo rozmieścić pomiędzy sekcje. A czy mają do dyspozycji wyłącznie rozkład jazdy? Tutaj pytanie od pana Mikołaja. Podróżny ma możliwość sprawdzenia tego, jakim składem będzie obsługiwany dany pociąg? Na chwilę obecną niestety nie publikujemy takich informacji. Podobno jest dziura w połączeniach między Warszawą a Olszynką Grochowską. To akurat zauważa osoba o niku Olek. Chodzi konkretnie o przedział godzin 20:19-20:49. Czy taka luka da się uzupełnić? Tak, natomiast tutaj trzeba by było uruchomić dodatkowy pociąg do Otwocka. To jest taka relacja, gdzie najbliżej nasze pociągi kończą bieg. I być może po zakończeniu remontu, który obecnie się rozpoczyna, bo mamy nadzieję, że już 7 listopada ta dziura zostanie zapełniona. Natomiast w chwili obecnej nawet nie ma co o tym mówić, ponieważ liczba połączeń może być nawet zredukowana z uwagi na konieczność wyremontowania odcinka Warszawa Wschodnia, Warszawa Wawer, łącznie ze stacją Warszawa Wawer. Pytanie od pana Jakuba. Jeszcze wróćmy do linii skierniewickiej. Chodzi o możliwość wydłużenia pociągu numer 19300 do Żyrardowa. Czy jest to możliwe? Pociąg 19300 jeździ w nocy.
Nie wiadomo, czy uda mu się w nowym rozkładzie przejechać w obecnych godzinach z uwagi na konieczność zapewnienia nocnej przerwy technologicznej. To jest ogólny problem z pociągami nocnymi, że przy toczących się pracach na sieci kolejowej wiadomo, że taki wykonawca potrzebuje w nocy przerwy technologicznej, żeby w ogóle żaden pociąg nie kursował. Także to jest jeden problem. Natomiast jeżeli chodzi o jego wydłużenie do Żyrardowa, to technicznie jest to możliwe. Natomiast tu musi być skierowany wniosek do organizatora przewozu i organizator przewozu musiałby to rozważyć, tak? Czy warto takie połączenie uruchamiać w nocy. Pytanie od pana Maxa, który chciałby wiedzieć to, czy na liniach numer 7 i 8 podróżni mogą liczyć na lepsze składy. Tak, stopniowo wdrażamy na tych liniach pociągi 45W Impuls. Na razie weekendy, natomiast mamy nadzieję, że już w listopadzie, w grudniu pojawią się one również w dni robocze i część pociągów na tych liniach będzie obsługiwana takimi składami. Tak, no, jeżeli chodzi o linię do Radomia, to też od przyszłego rozkładu jazdy zwiększa się liczba połączeń przyspieszonych do Radomia i one będą obsługiwane też wagonami piętrowymi, czyli taborem nowoczesnym. I jest to pewnie też częściowa odpowiedź na pytanie od pana Pawła, który pyta o większą liczbę pociągów na trasie z Warszawy do Radomia. Czy będzie to możliwe? Tak, tak jak już powiedziałem, planujemy zwiększenie liczby połączeń przyspieszonych. No, liczymy na to, że w związku z zakończeniem remontu linii Warszawa-Radom stopniowo nasza oferta na tym ciągu będzie się rozwijać, tak jak to miało miejsce w przypadku na przykład połączeń do Siedlec, o których też już rozmawialiśmy. O Radom pyta także Klub Miłośników Kolei, Kolej na Radom. A dokładnie pytają o to, dlaczego nie ma skomunikowań pociągów Kolei Mazowieckich w Radomiu z pociągami regionalnymi do Pionek i z Pionek, a także do Skarżyska i Przysuchy. Czemu nie ma też skomunikowań pociągów Kolei Mazowieckich w Przysusze z pociągami LKA do Łodzi i z Łodzi? Dlaczego nie ma pociągów bezpośrednich Kolei Mazowieckich Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z Radomia do Łodzi? Wytłumaczę, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli chodzi o skomunikowania w stacji Radom, to staramy się je nawiązywać. No nie jest tak, że nie ma tych skomunikowań. Tak? Po prostu niestety nie ma możliwości, żeby wszystkie pociągi były ze wszystkimi skomunikowane. Tak? Musimy zwrócić uwagę na to, że na linii 8, tutaj na odcinku Radom-Skarżysko, mamy często zamknięcia. Na linii między Radomiem a Dęblinem praktycznie w każdej organizacji zamknięciowej są zamknięcia, które znakomicie utrudniają stworzenie rozkładu jazdy. No, trzeba też pamiętać, że Radom to też nie jest jedyna stacja, w której pasażerowie się przesiadają. Taką stacją również jest też na przykład Dęblin. Tak? Jeżeli chodzi o skomunikowania pociągów KM w Drzewicy z pociągami LKA, staramy się pilnować tych skomunikowań. Rzeczywiście czasami one są dłuższe niż potrzebne dla pasażerów 5 czy 10 minut. Natomiast też to wynika z prac modernizacyjnych prowadzonych przez Polskie Linie Kolejowe, bo również na linii numer 22 one się toczą i nie zawsze albo my, albo LKA jesteśmy w stanie tutaj zaplanować tak rozkład jazdy, żeby nawiązać idealne skomunikowanie. No też musimy pamiętać o innych odcinkach, tak? No my w Radomiu pilnujemy skomunikowań od Warszawy, staramy się, żeby nasze pociągi były skomunikowane w Radomiu z pociągami przede wszystkim od Warszawy. Natomiast LKA musi wpisać się w bardzo trudny odcinek między Koluszkami a Łodzią Fabryczną. Ostatnie pytanie dotyczy Płocka, który jeszcze się nie pojawił w naszej rozmowie. Jeden z podróżnych pyta o szansę zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów właśnie do Płocka. Jeśli chodzi o Płock, to też jest to linia, na której staramy się poprawiać w przeciągu lat, poprawiać rozkład jazdy. Na pewno będziemy rozważać zwiększenie liczby tych połączeń. Jako taką ciekawostkę możemy powiedzieć, że jednym z przyczyn zwiększania liczby połączeń do Płocka było to, że pasażerowie bardzo często skarżyli się na utrudnione przesiadanie w Kutnie, bo generalnie też taka była rola tych pociągów, żeby dowozić pasażerów z Płocka do Kutna, żeby mogli się przesiadać. Natomiast zwiększenie liczby połączeń pozwoliło zapewnić lepsze przesiadki. Tak, także tutaj
coś zrobiliśmy, natomiast przyszłościowo mamy nadzieję, że uda się tą ofertę zwiększyć. Dziękuję bardzo za wszystkie pytania od internautów. Część rzeczy rzeczywiście była dla nas nowa, a o części już wiemy. Mamy nadzieję, że mimo wszystko część z Państwa przekonałem, a również mamy nadzieję, że może sprawimy miłą niespodziankę, publikując rozkład jazdy od grudnia. Dziękuję.